Łódzkie podwórka potrafią zaskakiwać. W porządku, niektóre nie wyglądają może najpiękniej, ale za to trzymają klimat Łodzi z dawnych lat, co wcale nie jest znowu takie złe. Charakterystyczna miejska zabudowa po rewitalizacji może być swoistą perłą w koronie miasta. W Łodzi kilka takich pereł się znajdzie, a jednym z miejsc godnych uwagi jest z pewnością podwórko pod adresem Więckowskiego 4. To raptem kilkadziesiąt metrów od ulicy Piotrkowskiej. Wita nas brama, za którą już tylko wyjątkowy świat fantastyki w namacalnej formie. Elewacje kamienic zdobione są przez 260 gresowych płyt wykonanych przez firmę Ceramika Tubondzin, czyli przedsiębiorstwo lokalne, bo z ziemi łódzkiej. A na płytach prawdziwa sztuka, czyli obrazy ptaki w raju oraz narodziny dnia autorstwa artysty pochodzącego z Wielunia Wojciecha Siódmaka. Jest on przedstawicielem realizmu fantastycznego i trzeba przyznać, że co jak co, ale realnie spotkałem się z podwórkiem, podziwiając jak jest urządzone. To już zresztą zasługa dwójki architektów, Małgorzaty i Andrzeja Wachowiczów. Całość robi wrażenie nie tylko w dzień, ale też wieczorem. No, jest klimat. Pamiętajcie, że na podwórko można wejść między godziną 6 a 22, zupełnie za darmo.